Dzisiaj film o sprzęcie spod marki Unitra, zakładów radiowych Kasprzaka, o magnetofonie, który był moim pierwszym urządzeniem nagrywającym. Magnetofon jest dosyć plastikowy. Ta pokrywka tutaj jest metalowa, to też jest aluminium. Gałka w tej wersji, bo było kilka wersji, na przykład była z białym panelem i tutaj gałeczka była okrągła. Ta gałka jest też plastikowa. Ja miałem wcześniej magnetofon taki z aluminiowymi suwakami. Ten klawisz był srebrny, ale być może dlatego, żeby dopasować do tego front panelu, wybrano czarny kolor tych plastikowych elementów. Tutaj mamy przełącznik wyboru źródła. Możemy podłączyć magnetofon, gramofon z kładką krystaliczną, radioodbiornik i mikrofon. W tym miejscu mamy klawisze wyboru ścieżki. Jest to magnetofon czterościeżkowy. Oba wciśnięte klawisze to już jest praca stereofoniczna. Tutaj mamy klawisz rekord i w tym momencie możemy nagrywać. Tutaj jest też jakaś pauza. Widzicie, wyskoczył klawisz przewijanie do przodu. Ta pozycja jest stop. Jak rozbierzemy magnetofon w celu wyczyszczenia, zobaczycie, jak działa mechanizm. Wskaźnik działa tylko w momencie nagrywania i powinien być podświetlany. Nie działa żarówka, jest przepalona. Magnetofon pracuje z prędkością 9,5 cm na sekundę i może pracować tylko w pozycji poziomej. Ten magnetofon ma wbudowany wzmacniacz o małej mocy, chyba 3 albo 4 W. Na dwóch tranzystorach BD245, z tym, że jeden z nich jest o wzmocnieniu C, a drugi B. Zobaczymy to potem na schemacie. Typowe dinowskie wejścia. Jak widzicie, jak będzie więcej światła teraz widać. To są te uśmiechnięte piątki. A pod tą tajemniczą czarną zaślepką nie ma nic. Widać kondensator. Tutaj mamy pokrywkę z bezpiecznikami, a tu pokrywę z kablem sieciowym. Tabliczka znamionowa z numerem magnetofonu i typem ZK146. Napięcie zasilania, moc pobierana z sieci, poziom bezpieczeństwa i producent. I oczywiście zawsze przestroga. Stan nóżek tego magnetofonu jest zadziwiająco dobry. Ta guma jest fajna, miękka. Ten front panel w wersji białej był stanowczo lepszy, ładniejszy. A tutaj mamy głośnik. Jak widzimy, magnetofon przewija, także nie ma problemu z tym. Drugą stronę ma problem z przewijaniem. Tam jest taka rolka, która dociska do tego kółka. A jak popchniemy, no to tam coś próbuje przewinąć. To po prostu ta rolka jest za ciężka. Ok. Czy tylko tutaj jest nagrana ta orkiestra? Być może jest to próbka nagrania, którą zrobił sprzedawca, bo coś mówił, że magnetofon słabo nagrywa. Te śruby też nie są oryginalne. Możecie zobaczyć, jaka zabrudzona jest głowica. Być może po przeczyszczeniu działałoby to lepiej. Tak, tutaj mamy potencjometr, który widzieliśmy wcześniej. Cała elektronika jest na tej płytce drukowanej. Silnik napędowy jest równocześnie transformatorem zasilającym. Tutaj mamy kółko, no nawet nie jest w złej kondycji. Tutaj mamy kółko, które przekazuje nam napęd. To jest koło silnika SAS 1.9TR. Tu mamy wentylatorek. Tu mamy duże koło zamachowe razem z wałkiem napędowym, tym tutaj. Mamy ten przełącznik pracy. O, stop. Pauza, play, pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu. To po prostu dotyka do tej rolki na... Ona w jakim stanie jest? No, ujdzie jeszcze. Po wyczyszczeniu powinna być dobra.
ale ten magnetofon w środku nawet nie jest mocno zabrudzony. Aż cud, że z tak zabrudzonymi stykami ten magnetofon jeszcze działa. A to jest właśnie praca magnetofonu podczas zapisu. Zaraz zobaczę i powiem wam, czy rzeczywiście bardzo słabo nagrywa. Tak, magnetofon nagrywa bardzo nieczysto. Winny jest być może ta listwa tutaj przełączająca zapis odczyt, brak filcu dociskowego do głowicy, stan głowicy, może kondensatorki jeszcze w obwodzie korekcji. Wszystko trzeba sprawdzić. To jest wskaźnik z mojego starego ZK-146, takiego z białym frontem. Taki sam, nie? Ok, możemy zrobić małą próbkę. Nagrania. Dobra, dbam o swój. Zawsze mi to mówi, jak robię za głośno. Ustawmy prawidłowy poziom nagrywania. Dla tej taśmy możemy troszeczkę przesterować, bo to jest ta taśma special. Więc jak będzie plus 2 dB, to się nic nie stanie. Jeszcze nie włożyłem tego wacika tutaj, nie? Tutaj tego wacika. Pasek trzeba wymienić, bo strasznie lata. Tej wewte drży. Dlatego będzie słychać WoW M-Flutter na poziomie 1 lub 2%. I słychać, że magnetofon nieco obciął górę pasma. Ale nagrywa ładnie. Jak na magnetofon bez przeglądu. Jakieś straszne starocie tu są na tej taśmie. Ale wystarczy tej zabawy. Jest trochę po północy. Tu dzisiaj mamy 1 sierpień. No więc idę spać, a zajmę się tym przy okazji. Nie mam ciśnienia, żeby to naprawiać w tej chwili. Przycisk jest przyklejony klejem typu kropelka, w związku z czym nie zdejmę tego, bo nie chcę tego uszkodzić, ale sądząc po pozostałych stykach, te będą też w porządku. Niemniej jednak ostudzę entuzjazm kolegów z Unitra Club, to są zwyczajne blachy. To nie jest żaden posrebrzany ani pozłacany metal, tylko zwyczajne blachy. Niklowane chyba. Tak czy siak, wszystko do przeczyszczenia. Pomimo tego, że na początku wydawało się, że nie widać nic, ale troszeczkę te powierzchnie są zabrudzone. Trzeba to wyczyścić, przesmarować prowadnicę i złożyć z powrotem. No i styki oraz blaszki są jak nowe. Tak przy okazji, czy używasz takich preparatów? Odpowiedź jest na załączonym obrazku. Preparat nie wyczyścił styków. Więc zakup czegoś takiego i psiknięcie do przełącznika tym preparatem jest pozbawione sensu. W porównaniu do tego, co widzieliście przed demontażem tego włącznika, przełącznika, to jest on prawie jak nowy. Niestety głowica tego magnetofonu jest w fatalnym stanie. Jak widzicie, są brzery w miejscu tutaj, gdzie powinno być to zalane tworzywem. Spróbuję kupić nową, to jest głowica U24-205S albo 205.3. Ten rezystor 2,2 mega wymieniam tylko dlatego, że jest węglówką, jest on na wejściu układu, czyli zaraz za gniazdami, ale widzicie, w bardzo dobrym stanie jest ten rezystor. 2,2 mega i zakres tolerancji jeszcze zachowany. A to są te rezystory, dlatego chcę je wymienić. One są zaraz na wejściu wejścia magnetofonowego. Tutaj mamy niskoszumny polski tranzystor BC149. Wymienię go na ten tranzystor. To jest, jejku, nie widzę, BC546. A dlaczego? Te tranzystory BC149 to są tranzystory niskoszumne i są one dobrymi tranzystorami.
Niemniej ten ma szersze pasmo, a w obwodzie wejściowym z pewnością mu się to przyda. Poza tym inne parametry tego tranzystora skłoniły mnie, żeby go zastąpić, tego naszego polskiego. Pokażę Wam jeszcze jeden rezystor węglowy produkcji polskiej. Jego wartość możecie odczytać z kodu paskowego. I zobaczcie, jaka jest jego rezystancja. On idzie tutaj. Dlatego go wymieniam ze względu na szumy. No ale rezystor perfecto. I gdyby nie to, że jest to węglówka, z pewnością bym zestawił wszystkie rezystory. 100 mikro. Zachodzi podejrzenie, że wymiana jest słuszna. No i tak wygląda ZK-146S z nowoczesnymi podzespołami. A co zrobiłem? No wymieniłem rezystory tu na wejściu. Wymieniłem ten tranzystor na niskoszumny, nowoczesny, serii BC500. Dałem tranzystor 546. Dobrze mówię? I tak, wymieniłem rezystory tutaj w obwodzie wejściowym oraz rezystory w sprzężeniu zwrotnym. Nie wymieniałem tych dwóch rezystorów tutaj w zasilaczu, bo linii zasilającej to one tutaj już nie mają istotnego wpływu na parametry szumowe tego przezmacniacza. Elektrolity. Rzeczywiście pojemność tych elektrolitów trochę odbiegała od znamionowej. No a jutro zajmę się tym. Na koniec będzie zabawa ze wzmacniaczem. Też w stopniu wejściowym wymienię trochę rezystorów, tych polaryzacyjnych. Tutaj stopień pierwszy, a resztę zostawię bez zmian, bo to i tak nie ma znaczenia w tym wzmacniaczu. Oczywiście do wymiany są także te elektrolity. Już ładne kupiłem. No i możecie porównać dwie epoki. 1000 mikro na 40 V z 76 roku i tegoroczna produkcja 1000 mikro na 40 V. No i jak już porównujemy epoki, no to filtracja główna zasilacza. Widzicie, że dzisiejsze rozmiary kondensatorów pozwalają na zwiększenie pojemności przy tym samym, a nawet trochę większym napięciu. Ten kondensator mi się tutaj w tym dołku utopi. Będę musiał go od dołu podłożyć mu kawałek gumy, żeby, albo pianki, żeby stał na odpowiedniej wysokości. I usztywnić go też tam, gdzie palec w tej chwili mam jakąś pianeczką, żeby mi nie wypadał. Ponieważ uchwyty mocujące są na tych dwóch pinach tutaj. No i ostatnie porównanie kondensatorów. Też widać, że rozmiarami się troszeczkę różnią. Zdjąłem płytkę wzmacniacza mocy i się okazuje, że pasek od licznika jest do wyrzucenia. Trochę rdzy, ale płytka. Ten tranzystor na pewno był wymieniany, nawet klucha tu została jeszcze po lutowaniu. To jest ten tranzystor tutaj. Widzicie? Nawet nie ma podkładki zębatej. Po prostu ktoś zapomniał założyć. Tutaj mamy gniazdo głośnikowe z wyłącznikiem. Służy ono rozłączeniu tego głośnika wewnętrznego. Jak widzicie, jest to gniazdo typu DIN. I w środku jest blaszka, która nam rozłącza głośnik wewnętrzny. Gniazdo zostało wyłożone reszpanem, takim grubym na 2 mm. Ze wszystkich stron i okazało się, że kondensator pasuje idealnie. Od dołu, tu gdzieś na tym poziomie, zrobiłem też w tym kształcie, jak jest otwór reszpan i go wkleiłem. Także kondensator opiera się stabilnie i założyłem tutaj zwyczajną trytytkę. Też będzie dobrze trzymało. Ponieważ w magnetofonie brakuje tych elementów, jak widzicie, tutaj ktoś założył gumkę. I gdzieś jeszcze widziałem gumkę. I tu widziałem gumkę. W związku z tym trytytki będą dobre w tym miejscu, a tamte elementy wykorzystam. Od tego kondensatora wykorzystam tutaj. Chcecie wiedzieć, w jakiej kondycji jest kondensator
separujący tranzystory mocy od głośnika. To jest ten kondensator wartości 1000 mikro. Jak widzicie, jego ESR jest dosyć wysoki, straty 1,8% i zawyżona pojemność. Tak jak mierzyłem na początku w kładzie ten kondensator, który też do płytki został przyklejony jakimś klejem, nie wiadomo co to. To tak pomiar już wymontowanego u kondensatora potwierdza to, co zrobiłem na początku. Nie wiem, kiedy zrodził się pomysł przyklejania kondensatorów do płytki, albowiem w moim magnetofonie ZK-146, który był kupiony jeszcze przed moimi narodzinami przez mojego ojca, był to jego kawalerski magnetofon, jak staje się, który potem ja otrzymałem w spadku od niego. Taki z białym frontem i w czarnej tej obudowie, okazuje się, że takiego kleju tam nie było. Skąd wiem? Ponieważ cały magnetofon rozmontowałem na części, gdy spalił się taki oto silnik i nie można było go dostać. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, żebym musiał siłą odrywać kondensatory od płytki drukowanej. Spójrzcie na prosty generator astabilny, który wysterowuje nam cewkę L3 i cewka L4 jest dodatkowym obciążeniem tego generatora, ponieważ przełączanie tych głowic też powoduje zmianę impedancji obciążenia tego generatora. No to jest tam, takie zawiłości są, no ale to wynika z tak prostego generatora. Taki generator też działa. No cóż, niemożliwość regulacji zostawimy tak jak jest. Ponieważ tolerancja z 2,5 kHz skupię się na tym, nie na częstotliwości podstawowej. Tolerancja 2,5 kHz, może mówię tak, różnica wskazań, jeden kanał, dwa kanały, akceptowalne. Wśród tych wszystkich regulacji została mi tylko regulacja generatora prądu podkładu i kasowania. To już sprawdziłem, ta częstotliwość tam troszeczkę pływa i różni się, ale jest w zakresie tolerancji, ale przed ustawieniem napięcia podkładu powinniśmy ustawić sobie dwie cewki L2 i L102 na maksimum wychylenia voltomierza lub wskazań oscyloskopu. I są to cewki tutaj, te dwie. Ponieważ przy maksymalnym wychyleniu te dwa napięcia się różnią, sprowadzę je do napięcia niższego, ale byle było równe w obu kanałach. No i napięcia różnią się w zakresie 1%, co jest znikomo małe i pomijalne. Instrukcja mówi, że napięcie prądu podkładu powinno wynosić 22 V. I takie też ustawiłem, no bo tam jest plus minus 2,5 V, mamy w tej chwili 19 V, więc jest prawie tak, jak powinno być. I czy takie napięcie prądu podkładu jest prawidłowe? A więc przystąpimy do nagrania utworu Syngery. Jak zwykle z komórki. Już zaczęło sopranami trochę dawać. Cofnijmy sobie to. I posłuchajcie, jaki jest ubytek w sopranach. Tego się nie da słuchać. Jeżeli ten magnetofon będzie ustawiony zgodnie z instrukcją fabryczną, to doprawdy nie usłyszycie tutaj dobrego dźwięku. Trzeba to zrobić zgodnie z wypracowaną własną praktyką. Kosztem tak dużego zmniejszenia prądu podkładu jest nieco zwiększenie szumów, ale pasmo już jest wtedy bardziej wyrównane i te 12,5 kHz możemy sięgnąć na poziomie chyba minus 7 dB. Zaraz spojrzę w te notatki, na ile mi się tam udało zjechać. Minus 13 dB, 12,5 kHz. Jak tu widzicie, to taką tabelki, takie tabelki mam. Robiłem pomiary. Więc myślę, że takie napięcie ustawię i takie napięcie będzie dobre dla tego magnetofonu. Tubkę Syngery nagrywam drugi raz, bo to już po zmienionym prądzie podkładu, zmniejszonym dość znacznie. I zobaczmy,
jak to się spisuje. Normalna zawartość wysokich tonów. Tutaj mamy punkt pomiarowy, na wyjściu którego napięcie powinno wynosić od 1,6 do 2,1 V, czyli 1,8 V plus minus 1 dB, mamy 1,72 V, niebieski przebieg. No, więc mamy magnetofon ustawiony, tor odczytu poprawnie. Wskaźniki są skorygowane. Podaje się na wejście odpowiednie częstotliwości w tej górnej tabelce tutaj i charakterystyka toru zapisu powinna wyglądać tak jak na tym rysunku. Musimy sobie zapisać wszystko i porównać. Jeden przykład Wam pokażę, 3 mV na wejściu plus minus 1 dB tam jest, ale to tam staramy się 3 mV uzyskać i na wyjściu na głowicy mamy 5,74, czyli tutaj 5,74 mV. Czerwona kreska to mój pomiar. Jak widzicie, odbiega on od założeń producenta. W związku z czym będę musiał jeszcze poszukać, które elementy w torze, we wzmacniaczu zapisu się zużyły. Sygnał był podawany na wejście i mierzony na głowicy. Powinien być taki jak ta czarna kreska. Wzmacniacz mocy w tym magnetofonie to prawdziwy ewenement. Tutaj mamy dwa takie same tranzystory, ale o różnym wzmocnieniu. Ten górny to jest wzmocnienie C, ten dolny wzmocnienie B. Regulacja prądu spoczynkowego i dwa wzmacniacze napięciowe. To jest ewenement, ten wzmacniacz. To nawet nie jest quasi-komplementarna końcówka. Mamy kondensator od bootstrapu, regulację prądu spoczynkowego i tą regulację prądu spoczynkowego trzeba zrobić tak, żeby ustalić na tym rezystorze 200 mV. I tak, mamy tu rezystor 200 mV, tu mamy drugi rezystor i 200 mV. To są te końcówki. Już to ustawiłem, tylko pokazuję Wam, że są ustawione. To jest ewenement ten wzmacniacz, ale gra ładnie. Jak na swoją konstrukcję. Gra lepiej niż układ scalony TBA810, bo już to doświadczalnie swego czasu sprawdziłem. Wreszcie udało mi się ustawić ten magnetofon. I jeżeli będziecie ustawiać magnetofon według instrukcji serwisowej, nigdy nie ustawicie go dobrze. Nie wiem dlaczego zakłady radiowe Kasprzaka po prostu zrobiły coś takiego, że ten instrukcję serwisową potraktowały po masoszemu i błędnie wskazały sposób ustawienia tego magnetofonu. Z czym nie mogę sobie poradzić, to jeszcze przydźwięk. Pewnie go słyszycie w tle, ale tak poza tym 3 sekundy. To było nagranie właśnie z płyty kompaktowej. Super! Pozostaje mi tylko wymienić paski, bo jeszcze ich nie dostałem. Złożyć obudowę. Pomyśleć jeszcze przed złożeniem obudowy nad źródłem przydźwięku. Ja myślę, że po prostu to jest wina tych przewodów, które tutaj są, się plączą. Po prostu one są w takich miejscach puszczone, że blisko silnika. Tak samo tutaj od głowicy te przewody idą tam bardzo blisko silnika, który jest transformatorem. I to może jest jedna z poważniejszych wad tego magnetofonu. A tak poza tym muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się go słucha. Dobra. Trudy skończone. Ja Wam na koniec rzucę próbkę 3 faz. Gdy magnetofon przyszedł do mnie, gdy wymieniłem mu elektronikę, i po regulacji, ale nie tej według instrukcji serwisowej, tylko mojej własnej regulacji wynikającej z doświadczenia z obcowania z tym magnetofonem. Tam czekają. Tam czekają następne wzmacniacze do roboty. Ogólnie rzecz biorąc, magnetofon szpulowy ZK146 Stereo jest magnetofonem z bardzo niskiej półki. Jest to magnetofon popularny, chociaż jeżeli będzie dobrze ustawiony,
może wejść w zakres HiFi, normy HiFi, która kiedyś obowiązywała. Jak widzicie, magnetofon szplowy ZK146 jest magnetofonem o dość przyzwoitych parametrach. Wiele odtwarzaczy kasetowych ma takie parametry i uznawanych jest za magnetofon HiFi. Ma wbudowany wzmacniacz 3,5W, co prawda z dużymi zniekształceniami harmonicznymi, ale na 8 ohmach 3,5W z takiego starego urządzenia może on posłużyć nawet jako wzmacniacz z tunera jakiegoś. Ma przełącznik wejścia. Czy coś to dało? No tutaj mamy magnetofon przed serwisem, czyli tak jak przyszedł, magnetofon po wymianie części i magnetofon po regulacji. I widzimy, że te wielkości się w niektórych miejscach dość znacznie różnią. I tak po regulacji widać, że te częstotliwości, gdzie miała być górka, na charakterystyce wzmacniacza zapisu, odbijają się także na taśmie. Na taśmie też jest jakieś tam wybrzuszenie. Tutaj mamy mały spadek, po prostu tak rośnie. Wcześniej było to trochę inaczej. Jak widzimy, gdy magnetofon przyszedł, ta góreczka tutaj przy tych 100-200 Hz też była. Tutaj jest mniejsza, czyli to pasmo jest bardziej liniowe, czyli magnetofon po regulacji. I jak ma się to z drugiej strony? Mianowicie tutaj mieliśmy dość ostry spadek. Tutaj mieliśmy nierównomierną charakterystykę i też dość ostry spadek. Jak widzicie, 12,5 kHz ginęło mi w szumie i oscyloskop nie mógł tego odczytać. A po regulacji okazuje się, że 10 kHz mamy przy minus 7 dB, a 12,5 przy minus 13. Mógłbym to jeszcze zmienić, troszeczkę doregulować ten prąd podkładu, ale pojawiały mi się dosyć silne zniekształcenia już sygnału, dlatego też postanowiłem tak to zostawić. Czy warto kupić taki magnetofon? Jeżeli magnetofon jest przed regulacją, to nie więcej niż 50 zł jest on wart. Ile więc można zapłacić za ten magnetofon po serwisie, jeżeli został zrobiony zgodnie ze sztuką? 300 zł? 400 zł? Jeżeli policzycie czas pracy serwisanta, to zażądałby on około 1000 zł za taki magnetofon. Niestety jego wartość jest wartością sentymentalną. Jeszcze go nie skręciłem. Jest wartością sentymentalną i tak naprawdę jego wartość jest maksymalnie na poziomie 400 zł po serwisie. I tak podejrzewam, że fani Unitry będą mnie tutaj prostować, że to jest bardzo słaby magnetofon. To prawda, że jest to słaby magnetofon. To nie jest koncert. To nie jest też taki magnetofon jak Sony, który równolegle naprawiam. Ale jeżeli ktoś chce magnetofon szpulowy w swojej kolekcji, taki magnetofon mu wystarczy. Wymiana paska w magnetofonach typu ZK120, 140, 145 odbywa się przez odkręcenie tych dwóch śrub i wyjęcie paska ponad końcówką osi. Mam już wyjętą pokrywkę. Pasek należy przełożyć przez koło zamachowe i wyjąć go z drugiej strony. Oba koła są zabrudzone starą gumą, jedno i drugie, więc przed założeniem paska trzeba to wyczyścić. Koło zamachowe z trudem, ale wyczyszczone. Napędowe też. Zanim nie założę nowy pasek, trzeba wyczyścić tą płytkę. Przyda się też odrobina nowego smaru. Pasek zakładamy, wpychając go w szczelinę między kołem zamachowym a szasis i wyciągamy go z tej strony. Dobrze jest posługiwać się jakąś pęsetką, żeby ten pasek spadł nam zupełnie na dno, żeby nie było problemów z napięciem go na koło pasowe. Tam coś wychodzi jeszcze. Nie, jakiś przewód przeszkadza, ale zaraz powinien się pojawić. O, tam coś wyszło. Naciągamy go na koło pasowe i zakładamy
na drugie koło pasowe z tej strony. Pasek od odbieraka taśmy postępujemy z nim podobnie, wpychamy pod koło pasowe i zakładamy tutaj na tą mniejszą, na to mniejsze wyżłobienie. Ta blaszka ma specjalne prowadnice, więc nie należy tego łożyska przykręcać w inny sposób, na przykład odwrotnie, prowadnicami w dół. Musi być założone tak, żeby one pasowały w wycięcia, które są pod spodem. Proszę, tu są wycięcia i tak zakładamy, żeby o to tam pasowało. Ostatni z pasków, czyli pasek od licznika, jest pod płytką wzmacniacza. Należy ją zdjąć. Tutaj wymiana jest łatwa. Wystarczy odpowiednio założyć, ale no właśnie, zanim nie założymy, usunąć należy te zabrudzenia. To kółeczko wykonane jest z jakiegoś poliestyrenu czy czegoś podobnego, dlatego pamiętajcie, nie używajcie żadnych agresywnych substancji, jedynie alkohol izopropylowy, bo może się to źle dla kółka skończyć. No, kółeczko już jest czyste. Hamulec też działa. Jeszcze pozostało mi tutaj to do góry do wyczyszczenia i założyć pasek należy. Wszystko czyste. Pasek jest odpowiednio napięty. Wymiana pasków skończona. Oba paski są założone. Znaczy tamten też się przesuwa. Problemem tutaj jest jeszcze w tym miejscu. Powinna być filcowa przekładka nasączona olejem, która smaruje górną część wału. Muszę taką przekładkę dorobić i wcisnąć tutaj. Czyli to się wiąże z odkręceniem tych śrub. I żeby się nie pomylić z ustawieniem tego wału, obrysuję sobie pisakiem dookoła ustawienie, żeby potem nie szukać właściwego. Filcu brakuje, ponieważ złamała się zapadka podtrzymująca ten filc. No cóż, będzie trzeba pomyśleć, jak to skleić. To jest bardzo trudne, bo to jest jakiś poliformaldehyd. I tutaj widzimy tą przekładkę filcową. Ona jest podtrzymywana od dołu specjalną właśnie zapadką, która jest wyłamana. Nie wiem, czym to skleić. Zmontowałem wszystko. Ten magnetofon byłby stanowczo ładniejszy, gdyby miał biały front panel i srebrne przyciski tutaj, wszystkie. Ale i tak prezentuje się nieźle. Cóż, jako, że darzę go dużym sentymentem, będzie zdobił mi piłkę. A ja zapraszam na odsłuch próbki dźwiękowej, jak się brzmienie tego magnetofonu zmieniło w czasie całej naprawy. Komu się film spodobał, proszę pamiętać o kciuku.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.